Cześć ludkowie, witajcie na kanale Wredna. Nazwa tego kanału nie jest przypadkowa i jeśli z czymś wam się kojarzy, piszcie w komentarzach z czym. Podpowiem, że ma to coś wspólnego z pewną książkową serią. Jest to mój pierwszy filmik na kanale, pewnie to zauważyliście, więc mam nadzieję, że nie będziecie dla mnie okrutni. Potem już możecie. Tak. Możecie mnie palić na stosie, robić co tylko chcecie. Wiecie, najpierw musiałam kupić kalkulator, którym bym nagrywała. Jak widzicie, kupiłam i nagrywam. No, tak, właśnie. Oczywiście jestem otwarta na wasze sugestie, podpowiedzi, uwagi, krytykę. Tak. Więc zapraszam do oglądania i słuchania. Bo bez dźwięku to słabo chyba. Niczego się nie dowiecie. Panie i panowie, 25 książkowych faktów o mnie. Nie mam ulubionego miejsca do czytania, chociaż najczęściej czytam. Wolę najpierw obejrzeć film, a potem przeczytać książkę. Tak wiem, większość osób ma na odwrót. Nie przepadam za spoilerami, ale nie przeszkadzają mi. No właśnie, to się tyczy też poprzedniego punktu. No bo jak obejrzymy film i znamy zakończenie, no to po co potem czytać książkę? Znasz zakończenie. To będzie słabe. Nie będzie fajne już to zakończenie w książce, bo znasz je z filmu. A ja tak nie mam. Ja nawet jeśli znam zakończenie z filmu, to samą książkę, fabułę książki przeżywam na nowo. I zakończenie z książki przeżywam tak samo, a nawet jeszcze mocniej niż zakończenie filmowe. Kiedy wchodzę do księgarni, spisuję sobie tytuły różnych książek, które wpadły mi w oko, a potem kupuję je przez internet albo szukam w bibliotece. No chyba, że są przeceny, no to jak jest książka za 5 zł, to kto by nie skorzystał i by nie kupił? Częściej czytam książki z biblioteki niż takie, które kupię. W bibliotekach w moim mieście można zawsze wypożyczyć maks 3 książki. Ale ja z pańmi dogaduję się zawsze tak, żebym wypożyczyła 6-7 książek. No i tak w 3-4 bibliotekach. Więc sumując, to wychodzi naprawdę więcej książek przeczytanych z biblioteki niż tych, które kupię. Nie bardzo lubię czytać książek, które w danej chwili są mega, mega, super, ekstra popularne, które wszyscy nagle czytają, z których teraz wychodzą filmy. Na przykład jeszcze się nie wzięłam za Igrzyska Śmierci. Tak, wiem. Możecie mnie zabić, pogrzebać żywcem. Ale no, całą trylogię mam w domu i jeszcze nie przeczytałam. Czytam książki fantasy i science fiction przeważnie. Czasami kryminały, horrorory. Ale przeważnie fantasy. Książki fantasy, które czytam, można podzielić na 3 części, o których też kiedyś tam powiem w jakichś przyszłych filmikach. Gdy czytam jakąś książkę, pokazuję na twarzy emocje, które towarzyszą mi podczas czytania, uczucia bohaterów, ale tylko jak jestem sama. Jak czytam w miejscu publicznym, to wygląda tak. Jest coś śmiesznego, coś smutnego, taka kamienna maska. Jest tylko jedna książka, którą przeczytałam 2 razy. Jest to Akademia Wampirów, pierwszy tom. No cóż, o tym też kiedyś opowiem trochę więcej. Nigdy nie rysowałam fanartu, chociaż lubię rysować, umiem rysować. To jakoś nigdy nie miałam pomysłu, żeby obrazy z mojej wyobraźni przelać na papier. Książki są z papieru. Czasami używam dużo, mnóstwo po prostu takich zakładek indeksujących, kolorowych i zaznaczam sobie na przykład czerwonym i różowym kolorem słowa, które nie są dla mnie do końca zrozumiałe. Potem szukam je w słownikach, w internecie. Niebieskim kolorem fajne cytaty, fragmenty. I czasem ich używam mnóstwo, po prostu cała książka w tym jest i wygląda takie. A czasem nie używam w ogóle i książka jest taka
pusta. Jeszcze nigdy nie pisałam recenzji. Nie recenzowałam książki, filmu, nie mówiłam recenzji. Na razie. To na pewno się zmieni w najbliższym czasie. Są książki, które potrafię przeczytać w jeden dzień. Naprawdę mega mnie wciągają. A są takie, które też mnie wciągają, mają ciekawą fabułę. Nie mogę się doczekać zakończenia, ale jednak schodzi mi trochę dłużej to czytanie ich. Nawet kilka dni. No, nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. Nienawidzę e-booków. Nie cierpię ich. E-booki to jest dla mnie zło. Nawet jak zacznę jakiegoś e-booka, to nigdy nie skończyłam e-booka, nigdy nie przeczytałam w całości e-booka. Wolę książkę papierową. W 100%. Nie lubię też audiobooków, nie przepadam za nimi. Chociaż czasami ich słucham, na przykład jak idę biegać. Ale to słucham Wiedźmina. Bo tylko Wiedźmina mam na telefonie, jako audiobook. Jak pewnie większość książkoholików, zbieram zakładki do książek. Chociaż rzadko kiedy je używam. Tak. Moja biblioteczka jest ułożona schematycznie i jeśli będę robić filmik o mojej biblioteczce, powiem o tym coś więcej. I uwielbiam patrzeć na moją biblioteczkę. Nie wiem czemu, ale to lubię. Po prostu jestem w pokoju, siedzę i się gapię na nią. I gapię. I nie mogę przestać. Dzięki mnie często zaczynają czytać moi znajomi. Na przykład jak mam koleżankę, wiem co ona lubi, to dobieram po prostu do niej książkę. Najczęściej są to książki, których ja sama nie czytam. Dla koleżanek to przeważnie typowe młodzieżówki, których ja nienawidzę. Nie lubię młodzieżówek. To takich typowych, na przykład Johna Greena, jakieś Zostanie, jeśli kochasz, to nie dla mnie. Jak wiele z was, pewnie jak większość, jak prawie wszyscy, uwielbiam Harry'ego Pottera. Uwielbiam filmy, jak i książki. Kocham go. Czasami jak przeczytam jakąś książkę z biblioteki, spodoba mi się ona tak bardzo, że pójdę i ją sobie kupię. Tak, było kilka takich przypadków. Przeszkadzają mi zniszczone książki. I to już jest ostatni fakt o mnie. No i koniec. Mam nadzieję, że wam się podobało. Że podobał wam się mój profesjonalizm. Oczywiście, że tak. No i ja też wam dziękuję. Nara. Jak widzicie, kalkulator potrafi nagrywać. Dokładnie.